Wracamy do sytuacji w wodzisławskim szpitalu, gdzie przed weekendem potwierdzono koronawirusa u pacjentów i medyków z tej placówki. W sumie zakażonych zostało 20 pacjentów oraz 28 osób z personelu oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Jak poinformował dziś dyrektor lecznicy, wciąż wykonywane są kolejne testy. Te próbki, te testy, które zleciliśmy my, mówię, jako dyrekcja do wykonania, to wszystko poszło. Czekamy w tej chwili na wyniki w dalszym ciągu. Mamy na chwilę obecną, chyba jeśli dobrze pamiętam, bo to ciągle jest płynne, około 110 wyników i czekamy jeszcze na 45, około 40-50. Szpital oczekuje na pozostałe wyniki. Placówka działa w nadzwyczajnych warunkach. Sytuacja w placówce, gdzie personel i pacjenci zostali zamknięci, jest bardzo napięta. Do naszej redakcji zadzwonił zaniepokojony mąż jednej z pielęgniarek oddziału położniczego. W piątek żona poszła do pracy, bo jest położną i poszła, pracuje na porodówce. Poszła do pracy, później, no jak co dzień, znaczy jak na dyżur. Zadzwoniła mi, że nie wróci do domu, bo szpital został zamknięty, im zrobiono wymazy i do czasu, dopóki nie będzie wyników, jest zamknięta w szpitalu. Wczoraj się okazało, że podczas telekonferencji z dyrekcją szpitala dowiedziały się, że nie będą miały zrobionych testów, gdyż te testy zostały zutylizowane. No nie wiem przez kogo, czy przez sanepid, czy przez dyrekcję szpitala, nie wiadomo, że zostały zutylizowane. A jest to oddział taki neurologiczny, gdzie wiadomo, z dzieckiem się trzeba zajmować 24 godziny na dobę. W tych warunkach tam nie można odpoczywać też w godnych warunkach. No i nie wiem, jestem zbulesowany, bo nie wiem, czy ona, nikt nie wie, te panie tam płaczą. Ja mogę tylko powiedzieć z oddziału tego ginekologiczno-położniczego, czy jakoś tam się tutaj płaczą, bo też nie wiedzą, czy są zarażone, czy nie zarażone. Poprosiliśmy o wyjaśnienie tej sytuacji dyrektora wodzisławskiego szpitala. My dzisiaj dostaliśmy dwa wyniki, na które tam czekaliśmy i oba te wyniki są ujemne, więc nie ma żadnego zagrożenia na chwilę obecną. Wie pani, no nie mogę być w 100%, bo to zawsze gdzieś coś może mi umknąć, zawsze mogę o czymś nie wiedzieć, że gdzieś ktoś się w tym oddziale pojawił, a dzisiaj nikt nie pamięta o tym, tak? Natomiast na chwilę obecną, na ten stan wiedzy, który mam w tej chwili, nie ma zagrożenia epidemiologicznego w oddziale ginekologiczno-położniczym. My wysłaliśmy do badań testy, gdzie ewidentnie wskazywało, że był kontakt z pacjentem zakażonym. Jeżeli ktoś się wymazał, że tak powiem, na własną rękę, my możemy wysłać tylko te testy, gdzie jest uzasadnienie. Chociaż ja w tej chwili próbuję uruchomić już jakieś możliwości komercyjne, bo się zaczęły pojawiać i będziemy się starali w miarę możliwości cały personel wymazać, ale to jeszcze chwilę potrwa. Władze lecznicy uspokajają, że personel zatrzymany w szpitalu po otrzymaniu negatywnych wyników testu będzie mógł wrócić do domu. Rozmawiamy z nimi, uzgadniamy, w jakiej kolejności będą wymazywani, jeśli chodzi o personel, i będą sukcesywnie zwalniani do domu i zastąpi ich nowy zespół. Napięta sytuacja w związku z koronawirusem na terenie powiatu wodzisławskiego dotknęła także Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach, gdzie groźnego wirusa potwierdzono u jednego z podopiecznych. Natychmiast pobrano próbki do badań od osób, które miały z nim kontakt. Trwa oczekiwanie na wyniki.